Witam na części szóstej skosztorysowania i wyceny robót budowlanych. Ta część będzie obejmowała planowane koszty robót budowlanych i prac projektowych PKR B i PP. Chciałbym serdecznie podziękować firmie Seco Centrum za udostępnienie programu Seco Prix z WKI. Jest on dostępny w sklepie secocentrum.pl/sklep. Kurs kosztorysowania i wyceny robót budowlanych jest dostępny również na stronie hbc.org.pl. Stan na sierpień 2022. Sklep jest na chwilę obecną wyłączony lub jest sklep dostępny również na Allegro. W miejscu szukaj trzeba wpisać Dom 100 i szukaj sprzedawcy. Uruchamiamy przeglądarkę internetową, na przykład Mozilla Firefox, Google Chrome lub Internet Explorer i w pasku wpisujemy hbc.org.pl. hbc.org.pl. Już się podświetli. Jest. Jak widać, sklep jest czasowo włączony. Może się uda włączyć, może nie. Przechodzimy do sklepu Allegro i w pasku wpisujemy allegro.pl i w miejscu wyszukiwania wpisujemy Downtown 100 sprzedawcy. O proszę, i się pojawiła nasza strona. Rozprawa doktorska, katalog detali architektonicznych, rozprawa doktorska z PW, ZUS dobra i potrzebna instytucja oraz na skórz kosztorysowania. Kurs jest również dostępny na stronie youtube.com. W miejscu szukaj trzeba wpisać HBC kosztorysowanie. Po raz kolejny otwieramy przeglądarkę internetową i w pasku wpisujemy ity, czy skrót od YouTube. Jest gotowe, klikamy YouTube i w miejscu szukaj trzeba wpisać ABC kosztorysowanie. U mnie już się podświetla i mamy wszystkie filmy, które dotyczą kosztorysowania robót budowlanych, nagranych przeze mnie. Jednocześnie chciałbym przypomnieć zasady szkolenia, takie, że w każdej chwili możecie Państwo zatrzymać film, zwinąć minusem w prawym górnym rogu, o tutaj, wprowadzić zalecenia, o których mówię, lub ćwiczenia i kontynuować oglądanie filmu. W każdej chwili możecie Państwo się cofnąć do wcześniejszych sekund filmu i ponowić oglądanie. W związku z tym, że ten kurs to są równie warsztaty, będę prosił po zatrzymaniu filmu o wykonanie czynności. Proszę się nie bać. Macie wersję albo demo, albo wersję pełną i nic się złego stać nie może z programem. Program nie da się zepsuć. Będę wszystko robił z Państwem. Zachęcam do samodzielnego zainteresowania się programem, poznania z jego funkcjami, pobawienia się programem, odwagi. Nic złego stać się nie może. Dziękuję i zapraszam na część szóstą. Część szósta dotyczy planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych. Tak wygląda nasza agenda, czyli kalendarz. Występuje kilka rodzajów wycen prac projektowych. Punkt 6.1a. Są to oficjalne wskaźniki robót budowlanych. Tu na przykład daję taki slajd z oficjalnych wskaźników robót budowlanych z firmy Seco Centrum. Jak widać na tym slajdzie, prace wstępne przygotowawcze to jest 0,81% od przewidywanych kosztów robót budowlanych. Na przykład w zależności od kategorii trudności oraz od wartości robót budowlanych różnie się wycenia prace projektowe. Wskaźniki cenowe procentowe, tak jak tutaj widać. Na przykład dla robót kategorii trudności pierwszej, dla robót do 200 tysięcy
3,5% będą nas kosztowały prace projektowe. Na przykład dla kategorii czwartej budynki o złożonych wymaganiach funkcjonalnych, instalacyjnych i technologicznych o średnim stopniu trudności nie zaliczany do kategorii piątej i szóstej 7,55%. Także proszę Państwa, to jest wartość do 1 miliona. Także jak widzicie Państwo, to jest po prostu uzależnione od wartości prac wartości robót budowlanych. Tu macie Państwo kolejne slajdy. Wskaźniki dokumentacji projektowej w relacji do kosztów robót dla inwestycji liniowych. Tam były dla budynków, tu dla inwestycji liniowych. Jest jeszcze rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Tak wygląda to rozporządzenie, na podstawie którego opieramy się z wszelkimi wycenami. Na uwagę zasługuje to, że rozróżniamy zamówienia publiczne od zamówień prywatnych. W zamówieniach prywatnych to prezes, dyrektor decyduje, komu zlecić projekt i za ile. Natomiast w zamówieniach publicznych musimy oszacować, jaką kwotę możemy mieć na projekt. Jak widać, metody z podstawy i podstawy z obliczania planowanych kosztów robót budowlanych to się liczy jako wskaźnikowo. Wskaźnik robót budowlanych, suma, wskaźnik cenowy każdego z kosztów razy ilość jednostek. I od tego odpowiedni procent. Te procenty zaraz będę pokazywał. Wskaźnik procentowy od wartości robót budowlanych. Jeśli zachodzi konieczność ustalenia, jaki projekt i na jakim etapie sporządzamy, to od odpowiedniej wartości prac projektowych będą te wskaźniki występowały. Na przykład projekt koncepcyjny między 7 a 15% od wartości prac projektowych, projekt budowlany 30-45% wartości prac projektowych i projekt wykonawczy 40-60% wartości prac projektowych. Przy czym suma wartości prac projektowych musi się równać 100. Przejdźmy do tego rozporządzenia z dnia 29 grudnia 2021 roku. Na początku są oczywiście wskaźniki, metody i podstawy sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. Idziemy dalej. Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów robót budowlanych. Czyli jeżeli wiemy na przykład, że mamy 5000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, lub tak planujemy na przykład 5 pięter po 1000 metrów, to mam 5000 razy cena 4000 za metr, to będzie 5 razy 4, to mamy 20 milionów na same roboty budowlane. I od tego odpowiedni procent, czyli mamy ustalone jaka wartość. Metody podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych. Czyli jeżeli wiemy, że roboty będą nas kosztowały 20 milionów, to od tego wskaźnik. Wskaźnik jest zgodny, wskaźnik procentowy w zależności od kategorii złożoności obiektu i od wartości robót budowlanych. Czyli w naszym przykładzie mamy kategorię złożoności od 1 do 6 i wartość planowanych kosztów robót budowlanych.
U nas jest w 1000 zł, czyli 20 czyli 20 milionów złotych. No zobaczmy, jakie kategorie złożoności u nas mogą być. Najprostsze budynki otwarte lub półotwarte, nie dotyczy nas. Proste budynki jednokondygnacyjne bez podpiwniczeń i z podpiwniczeniem, nie dotyczy nas. Budynki niskie o małym stopniu trudności, o prostej jednorodnej funkcji z podstawowym wyposażeniem instalacyjnym i technologicznym. No już mogłoby być. Budynki o kategoria czwarta. Budynki o złożonych wymaganych funkcjonalnych instalacyjnych o 7 stopniu zbliżają do kategorii czwartej i piątej. Także nasz budynek mieszkalny do czterech kondygnacji, czyli to będzie 4 razy 3 do 12 metrów. Do 12 metrów liczą się budynki niskie. To w takim wypadku to będzie kategoria trzecia. I sprawdźmy. Kategoria trzecia do 20 milionów. Wartość prac projektowych 3,8%. Czyli 3,8%. Weźmy kalkulator. Już bierzemy kalkulator. Liczymy 20 milionów. Nie pomylcie w zerach. 20 razy 2, 3, razy 2, 3, razy kropka 0, 3,8%. To wartość projektu będzie wynosiła 730 tysięcy. Pytanie tylko, co to znaczy projekt i na jakim etapie? Czy projekt wyłącznie pod pozwolenie na budowę, czy projekt techniczny i wykonawczy? Wszystko zależy, czy może projekt koncepcyjny. To wszystko zależy od tego, co rozumiemy pod pozycją projekt. Tutaj w dziale drugim, w ustępie drugim, że wartości podano odnoszą się do projektowanych nowych obiektów kubatowych. W przypadku remontu, rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy wartość W powyżej od 15 do 30% w zależności od stopnia skomplikowania. Czyli jeżeli byśmy planowali jakiś remont, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę obiektu, to wówczas ten wskaźnik 3,8% trzeba powiększyć o 15-30%. Zachęcam do przeczytania tego rozporządzenia, bo to jest po prostu przydatne. Tu jeszcze jest taka tabela długa, objaśnienia tabeli. No, zobaczymy, czy ta tabela. To jest podział na jakie budynki. Sprawdźmy, co mówi tabela numer 2. O, to co mówiłem, że projekt koncepcyjny od 7 do 15, projekt budowany 30-45, projekt budowany 40-60. O, i w ten oto sposób tabela druga mówi nam, że kategorie złożoności, która się ustala zgodnie z tabelą numer 2. Co nam mówi program kosztorysowy SECOPRIG z WKI? No, w zależności od planowanych kosztów robót budowlanych ustala się planowane koszty prac projektowych. Dział drugi i dział pierwszy. Otwieramy program SECOPRIG z WKI. Już się powoli otwiera. Jesteśmy już niedaleko. Wybieramy plik nowy. Już otwiera. Kosztorys nowy. Dalej. I tutaj, gdzie mamy kosztorys, wybieramy PK, RB i PP. Planowane koszty robót budowlanych i prac projektowych.
W związku z tym, że to są prace projektowe, to ładnie jest 23% na prace projektowe. Przechodzimy dalej. Wybieramy cenniki. To jest dosyć istotne, żeby odpowiednie cenniki wybrać. W tym momencie bilet cen robót przygotowawczych BCP 2022 styczeń. Biletyn cen obiektów BCO. O, jest już BCO 2022 01. Okej. Okej. Przechodzimy dalej. Można pouzupełniać stronę tytułową. Nie będziemy uzupełniać, bo szkoda czasu. Dalej. I zakończ. I w tym momencie otrzymujemy zestawienie planowanych kosztów robót budowlanych w dziale pierwszym oraz planowane koszty prac projektowych w dziale drugim. No to sprawdźmy, jak to wygląda w rzeczywistości. Czy najeżdżamy na pierwszą tabelę, rozwijamy staw, pozycję. Może zacznijmy od działu, może od pozycji. Staw, pozycję, do. Otwieram się nowa pozycja. Będzie pobierz cennika. Otwiera się baza danych SQL. I mamy biuletyn cen przygotowawczych, biuletyn cen obiektów. Zacznijmy od biuletynu cen robót przygotowawczych. Zazwyczaj robi się tak, że najpierw się rozbiera stare budynki. No to jakie my tu mamy? Rozebranie obiektów mieszkalnych, drewnianych, jednorodzinnych, wolnostojących, rozebranie budynków wolnostojących o konstrukcji mieszanych drewno i cegła, drewnianym, rozebranie obiektów mieszkalnych, wielorodzinnych, wielokondygnacyjnych. Zakładając, że na naszej działce był domek jednorodzinny, jednorodziny wolno stojące. Wybieramy cenę. To jest średnia 81 zł za metr sześcienny kubatury budynku do rozbiórki. Wybieramy cenę średnią. Mamy. Tylko to jest z wolnymi przestrzeniami. Ilość robót. Wpisujemy ilość robót. Zakładając, że nawet budynek miał 12 metrów długości razy 6 szerokości i razy 3, 0 wysokości. Plus, żeby miał jeszcze więźbę dachową. W związku z tym trzeba bądź więźbę dachową. Czyli tą konstrukcję dachu 12 razy 6 razy 6 razy 3,0 wysokość i razy 0,50, bo to jest pod skosiem, bo to jest więźba dachowa. Mamy kubaturę 324 m sześcienne kubatury budynku. Cena 81 zł. Wstawiamy. OK. Także rozebraliśmy budynek. Przyłącza wodne i kanał i wodociągowe zostawiamy. Albo sprawdźmy, czyli wstaw, pozycję, za, pobierz cennika. Jeden cen przygotowawczy. Widok struktury, biuletyn cen robót przygotowawczych. O, jest. I jest widok struktury. Tutaj się wchodzi widok struktury. I jest, jakie mamy robocze. Zakładając, że na naszej działce jeszcze będzie drzewo. Usuwanie zadrzewień i ochrona drzew.
Zakładając, że to będzie jakieś niewielkie drzewo. Drzew 16-25 cm. Wybieramy. Ilość robót, sztuk, jedna. Jedno drzewo. Idziemy dalej. Wstaw pozycję. Wstaw pozycję za. Pobierz scennika. Wypadałoby jakąś instalację albo drogi stare usunąć. Wyjrzenie górze, wiecenie karty gałęzi. Wysypanie butów, kubulacji sieciowych, robić wysypanie. Zakładając, że na naszej sieci jest bardzo mała przepustowość sieci wodociągowej, bo to jest pod domek rodzinny, a my stawiamy cały blok, będziemy musieli tą sieć wodociągową rozebrać. Rozebranie sieci wodociągowej. Wraz z wykonaniem ogółu błokności do 1,5 metra. Wzrostały ośrednicy do 100 mm wraz z wykonaniem ośrednicy do 200. Zakładając, że nasz jest 100-200, bierzemy to. Przyłącze miało 15 metrów długości. Ok. Wstaw. Pozycję. Za. Już scenika. Wypadałoby jakąś drogę albo jakąś kostkę rozebrać. Czy kawałek chodnika, rozebranie elementów dróg i ulic, rozebranie krawężników, obrzeży ław, poręcze, zachowanie poziomego. Nawierzchni ulepszonych. Nie, bo to są nawierzchnie z betonu, mineralne, bitumiczne, kostki tramwajowe. O, jest. Rozebrałem nawierzchnię z kostki brukowej, betonowej wraz pod płuncą montową peskową. Stawiamy. U nas był przed tym domkiem jednorodzinnym, co rozebraliśmy, była kostka, wypadało rozebrać, czyli wstawiamy. Działka ma 40 na... Działka ma 50 razy 105 tysięcy metrów. Zakładając, że cała była w kostce, to jest 50 długości, 50 razy 1,5 szerokości. Daje nam 75 metrów. OK. No to przejdźmy, zakładając, że wszystko żeśmy rozebrali. Teraz przejdźmy do robót budowlanych w trakcie wnoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. Staw. Pozycję. Do. Pobierz scennika. Pamiętacie Państwo, tam w poprzednim ciele kosztorysowania robót budowlanych, tam była cena, biuletyn ceny robót budowlanych, tam wstawiliśmy cenę 4900 zł netto za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Sprawdźmy, jakie tutaj są ceny. Biuletyn cen obiektów. Budynki zamieszkania zbiorowego. Budynki o 3 i więcej mieszkaniach. Biurowe, handlowo-usługowe, garaże, przyrosty. Budynki zbiorowego zamieszkania. Dom mieszkalny dla ludzi. To też nie. Budynki od 3 i więcej mieszkaniach. Budynki powyżej 10 mieszkań od 1 do 4 kondygnacji naziemnych. To by wypadało to.
Cena jednostkowa 2800 zł. Podpiwniczonym powierzchnię netto 3500 m, 4800. Nasz budynek czterokondygnacyjny może mieć około 5000 m2 powierzchni użytkowej, a to jest powierzchnia netto. Tu szukajmy dalej. Budynki powyżej 10 mieszkań od 5 do 9 kondygnacji nadziemnych. To już nie, czy to nie. O powierzchni 3-5 kondygnacyjny częściowo podpiwniczone powierzchnia netto 3500. 4 kondygnacyjny podpiwniczona powierzchnia netto. O, to może być to. Cena jednostkowa 3250. Sprawdźmy, co mówią technologia budowy, bloki żelańskie, powierzchnia budowy 1500 metrów, powierzchnia użytkowa 4700. To troszkę mało, żelańskie, czyli z fabryki na żelaniu. Jedźmy dalej, bo to nie pasuje pod naszą, bo za mało. U nas jest 5000 m2 powierzchni użytkowej, PU, powierzchnia użytkowa. A tu jest powierzchnia netto. Patrzmy, co mówi dział drugi. 6000 z gazem podziemnym. Mieszkalno usługowy wielorodzinny pięciokondygnacyjny. To jest tak, bo 4 kondygnacje naziemne, podziemna, podziemna. Powierzchnia netto 6000 metrów. Jeżeli mamy powierzchnię netto 6000 metrów, 6100 metrów, czyli będzie jakaś 5000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej z garażem podziemnym, czyli to jest to. I cena jednostkowa 4300. Za cały budynek 15 tysięcy. Stawiamy tą cenę. I jeszcze zobaczymy. Bo jest jeszcze rozbity na poszczególne elementy. Czy budynek, konstrukcje i urządzenia techniczne, instalacje. Czyli byśmy próbowali wstawić poszczególne elementy. Stan zerowy, stan surowy. Metr kwadratowy powierzchni użytkowej podstawowej. Przechodzimy z widoku struktury na widok płaski. Czyli tu mamy BCO 1122301. 1122301. Cena jednostkowa 4300. Stawiamy cenę. Tam u nas było 5000 m2 ze wszystkim. Powierzchni użytkowej podstawowej. Wychodzi, że roboty budowane będą kosztowały 21 606 tysięcy. To jest już ze wszystkim. Czyli roboty wykończeniowe, instalacyjne, wykończeniowe z tego spodowaniem terenu. Obliczmy w związku z tym, jakie będą planowane koszty robót budowanych. Widzimy tutaj, że całość robót 21 638 718 43 grosze. W związku z tym zobaczmy, jakie będą planowane koszty prac projektowych.
idziemy do naszego rozporządzenia. W związku z tym, że to jest nowy budynek, to jest poniżej 50 milionów, katapole złożoności 3/3. U nas było 27 milionów, czy to jest do 20. No, można przyjąć. Czy można przyjąć? No nie mamy 27 milionów, nie wszystko jeszcze wyceniliśmy. Czy to przyjmą do 50, czy plac projektowy 3,5%. Przechodzimy na sekoprint z WKI. Stawiamy staw, pozycję, pozycję do. Pobieramy cenę. Pobierz cenę, pobierz adres odwołania do wartości składnika. I wybieramy roboty budowlane. Wszystkie wybierz. Ilość robót 0,035, tam było 3,5%. Koszty projektowe 3,5%, jednostka maksymalna. Procenty, ok. I wychodzi, że na zrobienie projektu wynosi 757 355 zł. W związku z tym, że są roboty budowlane, trzeba jeszcze odpowiednio VAT naliczyć. VAT to jest 8%. Tak. I tu, a natomiast w tej pozycji w dziale drugim zmień VAT wynosi 23%. W związku z tym, że taki nasz obiekt o powierzchni 5000 m2 powierzchni użytkowej będzie nas kosztował 22 miliony 400 tysięcy złotych netto, czy 24 miliony brutto. Zapisujemy link. Zapisz jako i zapisujemy 2022 09.06. Planowane koszty robót budowlanych i prac projektowych. OK. Link zapisz jako ATH. Gotowe. Kolejną metodą wyceny prac projektowych jest to wycena na podstawie Izby Projektowania Budowlanego. To jest metoda wskaźnikowa. I to metoda wskaźnikowa w zależności od udział procentowy, w zależności od wskaźnika robót budowlanych. Koncepcja 10-15%, projekt budowlany 40-55%, projekt wykonawczy i budowlany czy techniczny 40-55%. Czy to się powtarza? To w poprzednich scenach prezentowałem zarówno w ocen budzie, jak i w rozporządzeniu. Też mamy kategorię złożoności odpowiedniej. Ta Izba Projektowania Budowlanego, Rada Koordynacyjna Budów Projektów opracowała środowiskowe zasady wyceny prac projektowych. Na chwilę obecną jest z roku 2016. Tutaj rozróżniamy kilka też rodzajów z tej Izby Projektowania Budowlanego, rozróżniamy kilka rodzajów wyceny prac projektowych. Metoda podstawowa w oparciu jednostek nakładu pracy J1P, wycena szczegółowa w oparciu o tabelę. Wycena ta polega na tym, ja będę pokazywał dalej. Umowne jednostki nakładu pracy podane w tabelach, dodatki współczynniki D i W, parametry rzeczowe i techniczne oraz stawkę, to musimy znać. Przykładowa tabela, czyli jeżeli mieliśmy
jest akurat do przygotowania materiałów danych do pracowania. Ilość jednostek do rozwiązania inwestycji. Inwestycje komputerowe, kategoria trudności inwestycji. W zależności od tutaj dotyczy hektarów. W zależności od hektarów, czyli powierzchni, jaki mamy teren, przygotowanie materiałów i danych do projektowania. To jest pierwsza tabela, tabela 1.2. U nas było tam 5000 metrów kwadratowych, to jest pół hektara, czy działka była do pół hektara, inwestycje kubaturowe, kategoria złożoności u nas była trzecia, czyli jednostek nakładów pracy jest 480 i taką przyjmujemy do wyceny, 480. To jest dopiero przygotowanie materiałów i danych do projektowania. Czyli 480 jednostek nakładów pracy będziemy musieli zużyć, żeby przygotować materiałów i danych do projektowania. Tu mam taki przykład, projekt budowlany, projekt wykonawczy budynku opracowanie podstawowe, kubatura brutto 15 000 metrów sześciennych, czyli 15, nasze 5000 razy 3 wysokość, no i 15 000 metrów sześciennych. I tu można podzielić na część architektoniczna i konstrukcyjna i wpisujemy, że w tabeli takiej, w kolumnie takiej, w pozycji takiej, nakładem podstawowym w punkcie takim, o takich dodatkach, ściany kurtynowe, dużo ilość projektowanych instalacji, wielorodzajowa konstrukcja budynku, wynika z tego, że nakładu będzie 3330 razy współczynnik plus dodatki, dodatek D, 0,5, podsumowanie wszystkich dodatków i współczynnik 1 wynika, że na taką konstrukcję zużyjemy 4995 jednostek nakładów produkcyjnych. Na samą część architektoniczną konstrukcyjną. Część konstrukcyjna to jest podział na poszczególne części konstrukcji, żeby była ramowa, dodatki i współczynniki. Też wypisujemy dokładnie z którego miejsca korzystamy. I tam było 4995 i tutaj dochodzi jeszcze część konstrukcyjna. Czyli 2052 razem daje 7047 jednostek nakładów produkcyjnych. Instalacje. I też wyceniamy każdą instalację oddzielnie. Czyli wody zimnej, przeciwpożarowej, skropnic wentylacji, woda zimna, woda ciepła, woda chłodnicza, ścieki technologiczne, grupa trudności i po zsumowaniu tego wszystkiego mamy dokładnie ilość jednostek nakładów pracy, które nam będą interesowały i też wpisujemy dokładną tabelę, miejsce, lokalizację i wychodzi, że to będzie 2450 jednostek nakładów produkcyjnych. Instalacje elektryczne, teletechniczne i telekomunikacyjne. I ponownie sumujemy. Pioruchonowa, zasilacza odpożywaczów, posudu połączenia, gniazd, połączenia wyrównawcze uziemiająca, gniazda wtyczkowe, jednofazowe, oświetlenie ewakuacyjne. I z tego wynika, że elektryka będzie kosztowała nas 440 jednostek nakładów pracy i 690 jednostek nakładów pracy. Oprócz tego jeszcze idziemy dalej. Oświetlenie, sterowanie oświetlenia, parking, zasilanie siłowników, klap dymowych. Wszystko to sumujemy. I na końcu podsumujemy. Czyli wszystkie dodatki, które z instalacjami się wiążą oraz z nakładami, wynosi, że taki projekt będzie kosztował nas 13 662. I teraz jeżeli mamy 13 662 jednostek nakładów produkcyjnych, mnożymy przez stawkę jednostek nakładów produkcyjnych netto na rok 2022
wynika, to jest 22 zł i 35 groszy. Wynika, że taki projekt będzie kosztował 305 tysięcy, a pamiętacie Państwo poprzednio, że będzie kosztował na 700 tysięcy. Także tu są różne stawki. Czyli po doliczeniu VAT-u, że za taki projekt zapłacimy 375. A pamiętacie Państwo z poprzednich slajdów i z wyceny od wartości prac projektowych procentowej, że tam wyszło ponad 700 tysięcy i to netto jeszcze. Kolejną wyceną jest metoda wartościowa. Metoda wartościowa opiera się na przyjmowaniu następujących stawek godzinowych, czyli rozliczamy w zależności od stawek godzinowych pracy projektantów. Między 140 a 140 zł dla opracowań projektowych wykonywanych w zespole pracowników o różnych kwalifikacjach, czyli dla wszystkich branż między 100 a 140, czyli jeżeli mamy budowlaną, sanitarną i elektryczną, to wychodzi mniej więcej między 30 a 40 zł dla trzech branż za godzinę pracy. Dla opracowań wykonanych przez specjalistów z dużym doświadczeniem i wysokich kwalifikacjach między 140 a 180 zł. To przy trzech branżach wynika, czy nawet czterech, jeśli dochodzi ta technika, to wynika, że to będzie około 50 zł za jedną godzinę pracy. Kolejną metodą jest metoda opracowana przez Stowarzyszenie Architektów RP. Jest to metoda wskaźnikowa. Proszę Państwa, zobaczcie, tak wygląda opracowanie przez Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich. Też w zależności od wartości prac projektowych, też dzielimy na kategorię budynku oraz mamy dokładnie opisane funkcje obiektów, które są, oraz kategorie zużoności, których dotyczy dany budynek. Co znaczy gwiazdka? Klasyfikacja do kategorii w przypadku podstawowych wymagań stawianych danemu obiektowi, a taki znaczek jak N, klasyfikacja do kategorii wyższej w przypadku wymagań większych niż podstawowe. Jeśli projektowany obiekt łączy sobie więcej niż jedną z funkcji opisanych z tabeli. No i też mamy podział na budynki. Też jest w kategorii przeciwmilitarno-obronne. I w zależności od ceny projektu wyliczenia jako ilości wskaźnika procentowego i spodziewanego kosztu budowy projektowanego obiektu odpowiadającego wielkości obiektu i kategorii zadania projektowego. Wskaźnik razy spodziewany koszt budowy, wskaźnik, cena projektu. I też mamy przyjęte takie założenie, że udział procentowy poszczególnych faz projektowania to projekt koncepcyjny 7-15%, projekt budowlany 30-45%, projekt wykonawczy i techniczny 40-60%, udział musi być 100%. Też mamy zależność. Pamiętacie Państwo, u nas tam było 27 milionów na roboty budowlane, spadliśmy do 50 milionów, 3,5%, czyli mamy to samo. Taki sam udział wskaźnika procentowego. Podział branż, jaki procentowo, kosztorys, drogi, zieleń. Jest to wszystko wypisane. Przejdźmy do naszej prezentacji. Tak wygląda wskaźnik procentowy, jest metoda wskaźnikowa Stowarzyszenia Architektów RP. Udział procentowy, o którym mówiłem. No i proszę Państwa, przechodzimy do praktyki przetargowej. Konkursy można podzielić na takie dwa działy. Czyli praktyka przetargowa do tych mniejszych projektów, tam do 120 tysięcy netto,
zgodnie z prawem zamówień publicznych, jeśli robimy projekt dla zamawiacza publicznego. I tutaj stawki za na przykład za inwentaryzację BIM na budynku o powierzchni 20 tysięcy metrów kwadratowych, stawki wahają się od 20 tysięcy do 200 tysięcy. Jak przykładowo obliczają 20 tysięcy, to jest miesiąc pracy dla dwóch ludzi, czyli po 10 tysięcy. Netto oczywiście. Do 200 tysięcy nie są mi znane, jak wyliczają. Może dwóch ludzi, a reszta zysk. I natomiast jeśli chodzi o te większe przetargi, które są ogłaszane, to są organizowane konkursy w Stowarzyszeniu Architektów i to są nagrody za pierwsze, drugie lub trzecie miejsce. No to jest dla dużych pracowników projektowych, często międzynarodowych. Moim marzeniem jest, aby cały ten kurs, czyli wszystkie 7 części znalazł się, było dostępne na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, dlatego że jest po prostu potrzebne. Potrzebne i chciałbym, żeby nawiązać współpracę z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, żeby ten mój kurs umieścili na swojej stronie. Nie jako szkolenie online, tylko pod środowiskowymi zasadami wyceny prac projektowych albo nad. Taki kurs kosztorysowania. Dziękuję za część 6 z kosztorysowania i wyceny robót budowlanych. I zapraszam do ostatniej 7 części. Dziękuję.